pomówmy sobie o obrazie, a moje pierwsze pytanie będzie, mamy monitoring internetu, mamy monitoring słów, kiedy będziemy mieli monitoring obrazu, także ja, będę jako marka, będę mógł zażądać, żeby Brand24 przykładowo wysyłał mi filmy z danym obrazem. Myślę, że to jest pytanie do Michała Sadowskiego, jakby jaki rozwój produktu przewidział, planuje. No my nie czekając na Brand24, jakby rozwinęliśmy sami swoje narzędzia do monitorowania obrazu, bo są one nam po prostu potrzebne, a to, co jest dostępne na rynku, tego nie daje. Dobra, to do czego wykorzystywaliście monitoring obrazu? To jest pierwsze. Ten projekt, o którym dzisiaj opowiadałam, to był projekt, gdzie analizowaliśmy, w jakim kontekście konsumenci używają hashtagu Mam smaka na maka. Tak. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak używają tego hashtagu, to co też jest na tych zdjęciach, które wrzucają, bo analiza tekstu okazała się bardzo nieskuteczna i niewiele wnosiła, a wręcz prowadziła nas do błędnych wniosków, bo okazywało się, że jak już ktoś pisze hashtag Mam smaka na maka, to najczęściej opowiada o kawie i to nam tak nie do końca się zgadzało. Bo kawa to nie jedzenie do końca. Bo kawa to nie jedzenie i szukaliśmy dalej i dopiero analiza obrazu dała nam odpowiedzi na te pytania. Dobrze, a w takim razie, bo wy wykorzystywaliście to do tego, tak? Czyli do szukania, co ludzie postują. A do czego jeszcze marki mogą wykorzystać analizę obrazu w takim razie, w mediach, w marketingu oczywiście? No wiesz, tych zastosowań jest bardzo wiele. Jakby możemy wykorzystywać obraz chociażby po to, żeby znaleźć influencera. Mhm. Osoba, która być może sama z siebie nie będzie mówiła o naszej marce, ale na przykład nosi nasze torebki czy nosi nasze buty. I możemy w ten sposób taką osobę namierzyć. Okej, okay, a to jak wiele marek w Polsce? Czy dużo marek zaczyna wykorzystywać monitoring obrazu? Czy to się w ogóle popularyzuje? Bardziej chodzi mi o to. To jest tak. Na konferencjach branżowych o rozpoznawaniu obrazu myślę, że można było usłyszeć już pewnie i 2, i 3, i 4 lata temu. Natomiast takich rozwiązań w praktyce na polskim rynku myślę, że nie ma takich zastosowań zbyt wielu i nasz projekt na pewno był pionierski i został nagrodzony nagrodą Innovation. Myślę, że na pewno prędzej czy później marketerzy i domy mediowe dostrzegą, że po prostu musimy w tą stronę iść, bo to nam się wydaje, że konsumenci namiętnie dyskutują o naszych markach, a to nie w każdej kategorii w każdym razie jest prawda. Okej, okay, one namiętnie pokazują powiedzmy nasze marki. Ale bardziej namiętnie pokazują, bo jest to prostsze, jest to mniej angażujące, nie wymaga od nich jakiegoś zaangażowania, wrzucenie zdjęcia jest dużo łatwiejsze niż napisanie recenzji, a z kolei my z tego zdjęcia bardzo dużo możemy wyczytać. Dobra, to zadam Ci pytanie, które pewnie ciekawi dużo osób. Czyli wiem, ile kosztują pakiety w Brand24, jest to proste do sprawdzenia, wystarczy, że wejdę na Bolt21, żeby nie promować jednej marki. Jak kosztowny jest monitoring obrazu, jeżeli to nie jest tajemnica? Czy każda marka na to stać? Wiesz co, to znaczy trudno jest mi podać jakieś przedziały cenowe. Jakby nie chciałabym tego tutaj robić, jasne, dlatego że te pakiety też, to wszystko zależy od tego, jaką technologię wybierzemy. Czy wybierzemy technologię taką spółki, która jest już dostępna i ona będzie wystarczająca, czy będziemy musieli algorytm douczać, bo to wtedy są oczywiście koszty infrastruktury, koszty ludzi. Także te projekty nie są tak proste w wycenie, jak włączenie prostego monitoringu. Wy tworzyliście, rozumiem, własny algorytm, który i uczyliście go? Korzystaliśmy z IBM Watsona, ale też on okazał się niewystarczający i mieliśmy też partnera lokalnego, firmę WebSense, która wiele rzeczy też pomogła nam dewelopować lokalnie. Okej, to ostatnie pytanie w takim razie. Co uważasz za trend, który będzie wiodący w przyszłym roku i czy będzie to wreszcie analiza obrazu? Ja myślę, że analiza obrazu nie jest jeszcze takim trendem, który możemy powiedzieć, że jest masowy. To jest jeszcze technologia, która jest raczkująca. To są takie próby, które dopiero firmy podejmują. Jestem bardzo ciekawa, czy znajdą się firmy, czy właśnie Brand24, czy podobne firmy podchwycą w ogóle tą ideę i zaczną się tym zajmować. Natomiast no, nie spodziewam się, że to będzie już jakiś wielki boom i wielki biznes do zrobienia, przynajmniej jeszcze nie teraz. No dobra, słuchaj. A to ostatnie pytanie w takim razie. Co spodziewasz się, że będzie trendem w przyszłym roku, jeżeli chodzi o marketing? Co będzie trendem? Myślę, że dalej będziemy mówić o doświadczeniach konsumenta, o projektowaniu doświadczeń konsumenta na ścieżce i pewnie omnichannel cały czas będzie tym tematem, o którym będziemy dyskutować. Miejmy nadzieję, że konsument będzie w centrum w takim razie, bo dużo się o tym mówi, a nie zawsze tak jest. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję. Dzięki wielkie.